Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście tutaj pracownicy sobie koszą rzepak. John Deere skosił ładny kawałek pola. No bo skosił już... No, mogę wam sobie pokazać ile. Nieaktywny, więc tylko skład gleby. No, może nie skład gleby, nie jest najlepszy pomysł. Ale o, tutaj do tego takiego jakby grilla skosił. Więc widać, że skosił teraz na tym długi jeździ. Kurde, no nie mogę się tam tepnąć do cholery. Dobra, co się przebiegnie. John Deere'a na olejarnię trzeba będzie wywieźć za chwilę. Ale jeszcze jeden zbiornik tam wlezie. Jeszcze jeden zbiornik wysypie się, więc na spokojnie. A ja na początku odcinka jadę puścić Case'a. Bo w dzisiejszym odcinku dosyć ważną robotę będziemy robić. Które jest prasowanie słomy. Ale... Prasowanie słomy, ale... No muszę na asfalt wyskoczyć niestety. Bo nie da się tu inaczej przejechać. Muszę tą 50 kupić. I tą 51, żeby to już połączyć. To żeby to już było jedno wielkie... pole. Żeby się nie bawić z tym już. No i dobra, tutaj mój fajny kejsik. Trzeba tutaj kurs playa mu szybko ustawię, żeby sobie kosił. No jak widać, trochę krzaczków pododawałem. Dobra, wszystko jest ustawione. Więc ogień, przyjacielu. Nie 130, tylko drugi punkt. Dobra, o to mi chodziło. I dobra, jeep tego jest trochę powiększy. Dobra, sam tu możemy. Możemy powoli prasować. Oczywiście ugniatanie roślin jest włączone, bo mi się to podoba, ugniatanie ścierniska. A poza tym, że tu kurs kosił, czyli tak jakby pracownik, więc ściernisko jest nienaruszone, więc fajnie po takim prasowaniu to będzie wyglądać. No i dzisiaj ważna robota. Tu prawdopodobnie kombajn zjeżdżał, albo przyczepa. Dlatego tu jest ugnieciony. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. To dosyć dawno było. Właśnie to jest minusem to, że mam tyle serii. Że ja już nie... Po prostu nie pamiętam co, gdzie, co było i co miałem robić, tak? No tutaj akurat wiem, że miałem robić... słomę. Ale miałem robić ją na stóg do mnie, na gospodarstwo. Ale jednak nie będę robił ją na stóp, bo mam fajną. No. Ogólnie fajną. Bardzo. Fajną rzecz z tą słomą. O, może tak. Coś, czego u mnie nie ma. Na tej serii. I w 22 ani razu tego jeszcze nie robiłem. Na odcinkach. A chodzi o akcję obornik. A skąd ten obornik wytrzasnę? Ano z kurnika. Więc dzisiaj stawiam kurnik. Za 45 tysięcy on tam połyka 150 ton słomy? 240 powinno być, co? 150 ton słomy połyka i zbiornik na obornik jest 200 ton. Więc 200 ton rozrzucić. Jak na razie tylko z tego się będę utrzymywał. Z kurnika. Na razie jednego postawię, no bo to jest 45 tysięcy, tak? Mi to był podobno początek kursu z tego co widać, bo tutaj kombajnę trochę kręciłem. Bo miałem lekkie problemy tutaj. Miałem tutaj lekkie problemy z kursplayem. Że on po prostu się zawieszał na mojej naczepie. W sensie ładował wciągnik po prostu, tak. Natomiast podjechać do przyczepy, to on obalał ten zestaw cały, więc musiałem go wyłączyć i wtedy jeszcze przestawiać przyczepę i to tak. Tak byłoby. Było, bo było. No i zaraz postawimy kurnik, ale to kurnik postawię dopiero jak... Postawię kurnik, jak już będę zbierał słomę chyba. Albo puszczę sobie GPS-a, no bo na razie GPS-a puścić nie mogę, no bo jadę naokoło, tak? No, tutaj był wjazd na pokos. Tutaj był wjazd na pole, no. Bo taki przestrzał jest tak jakby zrobiony. Nie wiem czemu tak. I teraz musiałbym
A, tam jest przejazd na prosto, dobra. Ktoś jest zablokowany i zaraz muszę zobaczyć kto. Dobra, dojechałem na prosto. Axel Flow. Tu będą się chyba coś lepszego wykminić na tym rogu. Będą się chyba się tej drogi pozbyć i tutaj bardziej półokrągło to zrobić. I chyba tak trzeba będzie zrobić, wiecie? No bo ja i tak tu nie jeżdżę, a w przyszłości... No nie mówię, że teraz, no ale... No myślę, że z 15 odcinków, 10. Tutaj ten rów, jak mi się tu znudzi, to ten rów zakopię i połączę z tym polem obok. Będzie tutaj fajne, gigantyczne pole. I tutaj już robisz na tym polu, to już będzie zarąbiście, nie? I tutaj to siać z, na przykład soją. I o, kasiora będzie. I dobra, to mogę wyłączyć. O! Synuś! Włączę sobie GPS-ka, żeby na GPS-ku pracować. No bo wiadomo jednak. Tutaj Axel kosił ten duży. Ten, co był u mnie wypożyczony na 57 na poprzednim odcinku. No i prasuję sobie tą słomę. Dobra, zostawię. Zastanawiam się, czy cofać, czy nie. Ale stwierdziłem, że zostawię to, no bo i tak to będzie. Obornika na tym polu nie będzie, a już jest sierpień, a trzeba siać rzepaki. Ewentualnie do września, bym mógł poczekać, to bym już miał jakiś obornik. Ale wtedy to już by było nawiezione na 100%. O kurde, tu sobie wymaga wapna. No to myślę, że w kolejnym odcinku można fajne akcje zrobić. Kupić rozrzutnik. Jakiś duży. Taki najlepiej 24-metrowy już. Myślę, że chyba Bergmana sobie kupię. Albo nie Bergmana. Nie wiem, pomyślę. Nie przyczepię, tylko rozrzutniki obornika jest jakiś fajny. Albo tego sobie... Dobra, już wiem, jakie głupie, już widziałem. Dobra, drugie kółeczko i będzie tutaj już można prasować na spokojnie. John Deere sobie na spokojnie. O właśnie, nie powiedziałem, co moja Waltra robi. Moja Waltra jeździ tutaj. Po kontraktach sobie jeździ i pieniążki zarabia. No bo mam 1 400 000 kredytu. Na mnie ostatnim było tyle, ale teraz mam 25 tysięcy sobie dobrałem. Wiem, że kurnik kosztuje 45 tysięcy, bo sprawdzałem to, ale ja wolałem sobie dobrać tyle kredytu, żeby mieć na nasiona i nawozy, tak? Do siewnika. Bo ja będę ten obornik składował na polu. Będę miał dużo obornika. Wtedy będę potrzebował jakąś fajną rzecz, żeby ten obornik ładować. Może sobie jakiś system pasów ogarnę. A jak nie system pasów, to jakąś ładowarę dużą, tak? Żeby duża pojemność miała i tyle. Coś się wymyśli. Ogólnie ten kurnik mi się narodził dzisiaj. Przez to, że oglądałem przed chwilą, dosłownie przed odcinkiem od Zera do Farmera. Wiem, że skończyli. Jest dzisiaj 22 marca. A oni to skończyli wczoraj. 21 marca ostatni odcinek był od Zera do Farmera. Jakby ktoś pytał. A wy tej tak tego nie będziecie wiedzieć, bo już dawno ten odcinek był zakończony od Zera. Nie oglądałem, bo jestem na 300. Czemu ja takiego Żyda mam tutaj? Nie wiem, ale poprawię to, bo to trochę dużo straty. Ale dokończając mój wątek, jestem na 335. Na 335 odcinku z 386. Więc brakuje mi tam jakieś 50 odcinków. No dokładnie liczę, to 51 odcinków mi zostało. 40 minut każdy, no to mi brakuje jakieś dobre. No, myślę, że wy. Nie, no, wykiet nie, ale.
Ale taki tydzień dobrego oglądania i będzie je obejrzany. Dobra, i prasujemy to. Mówiłem, że to już było dawno, no bo ten odcinek latuje. Powiem wam, że nie wiem. Nie wiem, jak tam poniedziałki wypadają. Ale za 2 tygodnie. Za 3 w sumie. Bo teraz poniedziałek będzie teraz poniedziałek będzie Hoyt Valeron. Poniedziałek 27 marca, chyba tak? Nie! 27 marca ma w środę i potem. Nie wiem, tam chyba 3 kwietnia jest. To już prawie połowa kwietnia będzie tak naprawdę, jak ten odcinek leci. Jakby nie patrząc. Chciałem zwiększyć ten klika, ale się nie da. Aktualnie się nie da. No bo chciałem klika zwiększyć po to, żeby szybciej go rozwinąć po prostu. Znaczy w sumie najmniej rozwinięty jestem na Elengradzie, ale Elengrad to jest w ogóle inna bajka, można powiedzieć. O, John Deere zaraz będzie jechać na oleja. O właśnie, muszę zobaczyć, jak produkcje wyglądają moje, no bo dawno tu nie byłem w tej zakładce. A się no byłem przed odcinkiem, ale nieważne. Łąki jest pełno. A jak to wygląda? Jęczmienia. Owiec 150. Czyli jeszcze zrobi łąkę. Jeszcze zrobi tą jedną partię mąki. Który tam powinien zostać zaznakowany? Pewnie Valtra. Na bank się założy, że to Valtra miga, że musi być załadowana, zatankowana. No, mówiłem. To tak daje. A, bo ten przyczepy szuka na pewno. No a tak ogólnie na M-Kriku widać tutaj parę drzewek, postawiłem sobie koło tory, no bo pusto było. Mam 40 FPS-ków. Więc elegancko. Dobra, ty się tam wysypuj, kolego. Teraz, czy jest to dobrze GPS ustawiony? Niby jest. A jest ostatni długi. A, tamten był długi przerwę, bo ten jeszcze jest taki krótszy. Ale mam 13 minut. A ja chciałbym ten kurnik jeszcze postawić. A jeszcze pół pola zostało mi tego obok do prasowania. Nie wiem, po co sobie tyle sobie do prasowania wziąłem. Ale stwierdziłem, że to będzie szybka robota w miarę prasowanie, więc. Właśnie taki był zamysł tego odcinka. Żeby w międzyczasie sobie jeszcze wywozić przyczepy po prostu. Więc i też tak będzie. Dobra, tutaj jeszcze poprawię te dwa takie dziwne mijaszki. Ale tutaj muszę GPS-ka przesunąć. Tak jakby 13.7 było ustawione na headerze. A może i tak nawet było, wiecie. Ale dobra, te dwa przejazdy. A nie, w sumie na tym drugim polu będzie dym. Więc zrobimy sobie 13.7. I teraz. Tak, żeby całe to brało. O, i teraz według tego powinno idealnie ten drugi pokos zabrać. Więc idealnie na środku dnia jest. Więc 13.7 na kurs pewnie było ustawione. No, pewnie tak. Dobra, jak tam wygląda John Lee? John Lee jeszcze nie kosi? A, może nawraca. A jak tam wygląda właśnie z aksjalem? Bo ja tam niby nie patrzę, a na wzrost mi pokaż. A, no zrobię sobie drugie kółko. Jak John Deere się nie kosi, to na spokojnie. A, John Deere jest tutaj, no dobra. No to jeszcze nie jadę wysypywać. Doprasuję sobie do końca te pole i pojadę.
No i dobra się. O, 50% już jest zrobione, Waltrama. Bo wyskoczył monit. Monit, komunikat, jak to woli. No i dobra. Pole sprasowane. Dobra, zagram realnie i przejadę przez asfalt na to drugie pole, bo za torami jest. Ewentualnie można było zrobić tak, żeby kawałek podniósł. A dobra, tu się zaczyna pokos. A, tu kostkę jeszcze zabiję. Ewentualnie można było zrobić tak, żeby tory podsypać, żeby był przejazd kolejowy. Znaczy przejazd kolejowy. Żeby był przejazd nad torami. A ja idę tutaj do John Deere'a szybko. Mojego 6R. 50 ton. A właśnie, produkt. Ja chciałem produkt zobaczyć, ile jest tego oleju, a jednak nie zobaczyłem. Rzepaku 25 ton. Myślę, że olejarnia będzie pełna. Albo, no, powinna być pełna w sumie. Nie wiem, ile tam dokładnie wchodzi w tą olejarnię, ale. Weźmiemy sobie 62. W razie czego, bo już jest 18. A chodzi o to. A łąka owsiana się skończyła, więc wyłącz. A owsa do zera zyskała, dobra. Więc to mi się podoba. No i jęczmienie jeszcze 30 ton. A ja w tym sezonie mam coś, a ja w tym sezonie mam taki trochę biedny ten podozmian. No tak, bo wszystko z tego sezonu jest pszenica. I jęczmień. No dobra. Tu jest olejarnia na samym wlocie, bo nawet John Deere stoi tutaj. Mój malutki tak zwany. Trochę oleju już jest. No dobra, wysypujemy. Na wszystko trzeba myśleć jak to siam. To wszystko pszenicą walniemy. Tak jest plan, żeby to wszystko pszenicą walnąć. Tutaj tą drogę miałem przeorać. Jeszcze tego nie zrobiłem. Tak prawidłowo to ona powinna się opuścić i dopiero ruszyć, powinien, ale no. Wiadomo. Wiadomo jak jest. Czas nagli. Tutaj sobie stanę przy autostradzie chyba. Chyba tak. Najlepiej by było w sumie. Ktoś tam mi napisał, bo nie sądzę. Dobra. No i ja John Deere sobie postawię. Tak, żeby nie przeszkadzał. I żeby nie przeszkadzał, czyli na środku pola. Tutaj może. Oj, tu może stać. Tu będzie miał dużo miejsca mój pracownik, żeby podjechać sobie do przyczepy. On sobie tutaj powoli kosi, więc on chyba na razie do końca odcinka będzie walczył. Bo ile mamy? 8, 19 minut. A ja też chciałbym już postawić ten kurnik. I zrobić 30-minutowy odcinek. Chociaż właśnie nie wiem, czy ja sobie teraz je postawię. I rzucę. W sumie nie wiem, czy mam tyle kostek. Tutaj. A ja nie mam chyba nawet ciągnika, wiecie? Więc tak bym musiał trochę przyspieszyć to prasowanie. Myślę, że zrobimy okrążenie. Dobra. Ale po kosy tutaj fest wali, nie? Ten kombajn wali. Myślę, że John Deere takie same by robił. Chociaż nie wiem, ale słomę teraz będzie cały sezon i to dużo słomy trzeba będzie prasować. Więc mógłbym rzec nawet, że tutaj jak będzie kosił sobie
A nie, bo tutaj będzie na tych dwóch polach akurat rzepak. Ale tutaj na tym dużym polu, jak będzie John Deere walczył z zasłoną, no to od razu za nim musi iść prasa. Bo ja odcinka z zasłony nie będę robił. Ewentualnie mogę zrobić odcinek sobie z odcinku zbieranie słomy i na przykład jakieś rozrzucanie obornika do tego, tak? To oczywiście mogę zrobić. Ale nie pracowanie słomy, no bo to nie jest ciekawa robota. Znaczy, wróć. Robota jest ciekawa, ale trochę taka trochę nudna, nie? Jakby nie patrząc, to troszeczkę nudna ta robota jest. Zresztą jak jest małe pole, albo takie średnie, no to jeszcze, ale jak jest naprawdę aż takich z 5 pól dużych do pracowania, czy to akurat był przykład, to nie powiedziałem, że tyle będę miał akurat, ale chodzi o to, że jakbyś miał 10 pól do pracowania na przykład, nie, no to trochę już będzie czasu zajmowało. Ale ogólnie teraz już przygotowanie serii będzie tutaj dużo więcej czasu kosztować. I chyba zacznę wprowadzać takie coś. Oj. Takie coś będę wprowadzał chyba jak godzinne odcinki. No bo tutaj powiem, jak będzie jakaś robota typu żniwa, no to myślę, że godzinny odcinek jak najbardziej. No i siewy też myślę, że godzinne. Tylko, że siewy to już takie trochę innym stylu bym wolał robić. Typu jakiś na przykład obornik uprawa siew, coś takiego, nie? Przygotować sobie jakieś takie średnie pole. Nie mówię duże. Na przykład przygotować sobie na jednym polu, powiedzmy aktualnie jak teraz, tak? Tutaj sobie na przykład. Nie wiem, to jest za duży na obornik akurat. Ale na przykład to zostawić na siew. To na obornik. To na obornik i tutaj gdzieś talerzówką polatać sobie, nie? Myślę, że fajna akcja by była. No i tyle, godzina by jakoś zleciała odcinka i odcinek byłby zaliczony. Jak to się mówi? Odhaczony. No i dobra, elegante jest robione tutaj. Zostało mi. No już przed odcinkiem sobie to sprasowałem połowę pola. W sumie mogłem jeszcze troszeczkę ze 2-3 pokosy więcej sprasować, ale tak nie wiem czemu sobie tyle zostawię. I teraz będzie tu. Kurde, są te strony. No dobra, może być. A jak tam Walterka? Walterka musi zostać zatankowana, do tego skończyła pracę. I tyś się malutka złożyła. Dobra, to zrobię tak. Zrobię trochę nierealny sposób, ale doleję sobie paliwa po prostu. 460, no to nie wiem ile to może kosztować, więc uznam kasę. 460, dobra, damy 1000 zł. 1000 zł za paliwo. Jedź dalej, kolega. Czemu nie mogę znaleźć tego ciemniczka? O, nie wiem, to nieraz troszeczkę dziwnie to działa na tej mapie. Czasami nieraz. Niby klikasz na ten ciągnik, ale tak naprawdę go nie klikasz i to tak. Nie wiem. Ale to już jest standard tak w restartingu, więc to nie ten. Nie mówię nic na to. Jęczmienia jeszcze 30 ton, pszenicy 120 ton. I tutaj jeszcze mąka skończyła robić. W sensie. A, na piekarnię jeszcze wejdzie trochę, dobra. Myślę, że piekarnia już jest full, ale tam jeszcze ze 2 tony mąki wejdą. 2 tony, 2000 litrów chyba bardziej. I prawdopodobnie w listopadzie będzie też sprzedaż chleba, bo to tak mniej więcej wyjdzie. No i trochę
Mam, że muszę przyspieszyć tego Felbruna. O właśnie, może za Felbruna jak się skończy. A nie, to będzie wtorek. Dzień po dniu. No nie wiem. Zobaczę, będę musiał to przemyśleć wszystko. Bo może jakby się Felbrun skończył, to już wiadomo, że wtorek będzie wolny, jeden dzień, tak. Więc jeden dzień byłby wolny. I w ten dzień wstawiać... W sumie nie wiem co. Wolałbym Mkrika, ale... Pewnie seria na wykończeniu jakąś taką bardziej. Więc pewnie 15 i Czech Walery by było na pewno. A w piątki? Na razie kruk jest seria z kruka za płotem jest zawieszona, więc na razie wlatuje Mazowiecka Polana, bo Mazowiecka wlatuje z tego względu, że na dokończenie zostało mi tam niedużo. Ale to już naprawdę, naprawdę niedużo. Ja już muszę tylko iść i nagrać ostatni odcinek na Mazowieckiej, a mi się na razie nie... Nie chcę w sumie. Można powiedzieć, że mi się nie chce. Ale chyba dzisiaj jeszcze pójdę na 15 farminga i nagram sobie odcinek z tego. Nagram sobie odcinek z tego. No, jak to się nazywa? Z woli. Nie woli, tylko... No, adwenturia. Wielmoże, o. Wielmoże. Zapomniałem. Zapomniałem nazwę. Z Wielmoży sam nagram odcinek. Akurat do 20... 40 minut tam będzie. 40 minut to jest dosyć ambitna robota, więc... Chyba sobie tą robotę jednak przełożę. Może w piątek pójdę. W piątek już musiało, no bo sobotę to odpada. W sobotę bym najpóźniej musiał go wrzucić. By na niedzielę był. Nie wiem, ciężka sprawa. Tym YouTube'em. Nic nie pasuje. Sąsiedzi od zera. Sąsiedzi od zera robią. No, trzy serie wolić mają. Chyba mi lepiej na to wychodzi. A też bym chciał mój kanał zredukować do czterech, może pięciu serii. No więc 15 bym musiała wyjechać, to już od razu trzy serie by odpadły. Felsbrun wyjedzie, to jest czwarta seria. No i wtedy chyba te 5-4 tylko z 22 by zostało. Bo by zostało kruk za płotem, by zostało... nie więcej. To tak by się chyba z około 7 serii zostało, tak? Czy ile? Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Bo by wtedy wyjechał Felsbrun i 3-15... i 15 z 3 serii... 3 serie 15. No ale 15 i Wielmoże to... O! Ty, tu już się pokosy skończyły. Ja już zakręciłem tu, bo musiałem, że jeszcze jeden poprawić. Tak się rozgadał. A się nie rozgadał, tylko nie wiem, co on tak pojechał. Zapomniałem, że to jest ostatni pokos. Dobra, teraz ten okrężny pokos trzeba zrobić i będziemy kończyć. Co jest? Ten pomad wyłączył. No i jadę szybko pozbierać ten, no bo chcę jeszcze ten kurnik zapełnić. A uwierzcie mi, że ten kurnik nie jest trudno zapełnić. 10 kostek to jest 90 ton. Czyli jakieś około 15 kostek. Jakieś myślę, że 15 kostek i jest pełny kurnik. Właśnie nie wiem, czy nie zrobię sobie taki myk. O. Że postawię sobie jeszcze koło tego kurnika... Po prostu stogu na słomę. Bo ja tej słomy będę co sezon prasował i ona będzie, uwierzcie mi, ze
uwierzcie mi, że ta smoła będzie znikać. Tutaj akurat na te pole, to akurat z kurnika będę wywoził. Ale tam przed domem, to już będę przyczepami wozić. Może jeden odcinku zrobię, może taki wywóz. Może niekoniecznie tą dużą przyczepą. Ale myślę, że na dwie rajsie. A to by było 30 parę ton. Jakby jakieś pole blisko było, na przykład tutaj te 55 w tym narożniku bym tutaj sypał. Myślę, że nawet spoko pomysł by był. Tutaj w tym narożniku tutaj sypać wzdłuż asfaltu. Myślę, że to jest genialny pomysł. Jadę szybko po moją przyczepę, bo już mam 30 minutę, nie 31. Ale raz, dwa to pozbieram. John Deere jeszcze kosi? A, jeszcze kosi. Tu jeszcze rzepak została, tu dla Axiala zostanie. A Axial ma już tam prawdopodobnie koniec. Z tego co mi się wydaje. Ogólnie to ja widziałem ten kombajn, ten samochód, żeby nie było. Że nie widziałem, bo widziałem. Tylko nie zdążyłem skręcić już, bo za szybko jechał. No i dobra, biorę sobie tego. Przyczepkę i jadę zbierać szybko, tak? Stawiam kurnik. Jak ja zauważyłem, że on, ten kurnik przez jeden dzień mi chyba 150 ton słomy przerobił ponad. Więc jeżeli to będzie tak przerabiać szybko, 150 ton słomy dziennie powiedzmy, razy 12, no to ile tych ton słomy bym musiał mieć? Dosyć dużo. Nie chcę mi się liczyć, ale dość dużo. Więc tutaj jak będzie całe pole, no myślę, że... O, kontrakt na pracę polu został zrealizowany, okej. Musi zostać rozładowany. No dobra, no to go rozładuję. Bo to tak jakoś działało chyba. Chyba tylko B się klikało. Tak. Tylko B się klika i... To tyle. Będzie się samo zbierać. No to będzie szybko zbieranie, no bo autoloadzik wiadomo, że fajnie działa. Ale powiem ci, że... Powiem ci. No, powiem wam, że nawet dosyć dużo tych kostek tu leży. Więc nawet nie wiem, czy ja z tego pola nie będę miał pełnego kurnika. No, 15 kostek, no, bo policzyłem razy 10. 15 kostek razy 15 razy 10 to jest 150, tak? A że tu na ton nie odchodzi, no to 16 kostek gdzieś. 16, maksymalnie 17. Nie chcę się dokładnie tego liczyć, ale coś w tym rodzaju. Więc z tego pola już mam pełny kurnik. A na dwa kurniki to na pewno nie będę stały w kurniku, no bo to jest taki przemiał tej słomy, że ja bym nie wyrobił tą słomą. A ja chcę, żeby on codziennie pracował, ten kurnik. Codziennie 200... Nie. Czekaj, to wychodzi 100 ton chyba. Bo to jest przeciw. To na słomy na 650 obornika, czy coś takiego. Ja muszę zacząć sobie mój spis tutaj. Odbierz to. Do filtrowania jakieś pole skoczyło? Nie. No dobra. To mu załatwię.
Ale mi chodziło bardziej o tutaj ten. Gdzie jest moja walterka? Tutaj. I zrobię ci przejazd, żebyś mi przyjechała tu. No i dobra. Budowa. Nie zwierzęta, tylko produkcja. Jest kurnik. Oczywiście nie tak. Tylko po... W ta strona to miało być. Tak, że odbiór miał być z tej strony. Zrobimy tak, o. Jeszcze postawię sobie... Gdzie to było? Nie budynki, a budynki i silosy. I może wiecie co? Ten jeden balest to ragę to będzie mało. Nie wiem, z której strony on ma tej. Wyładunek. Postawię raz. Może się nie utopi. Dwa. No dwa na razie postawię. Kto tam wyskoczył? A ten. Case skończył. A dobra, ten już dojechał. No i B i chyba Y jakiś pomiędzy. Nie, to jest wyładunek. Z tej strony się wrzuca. Dobra, zrobię tak. Da się to tu ładować? Nie, trigger jest w środku. Wrzucimy szybko tą słomę i pojedziemy dalej. Zbierać. Ale tu już na stogi. Znaczy wrzucę ja tą słomę i pojadę ogarnę sobie pierwotny, niech robi. I potem kombajn. A pozbieram sobie słomę resztę poza odcinkiem. No bo to te dwie przyczepy autoloada. No tam dwie przyczepy będzie więcej nie. Dobra. Ostatnie kostki. Dobra, ja na niech sobie leży, bo cała nie wejdzie, a... No nie, wiedziałem, że to się stanie. Dobra, połykasz tą słomę? Połykasz. Ktoś tak nie bardzo chciał. Czekaj, bo coś się tu połyka. O, ale dół. No ale dobrze, dobrze, bo ten teren muszę wykorzystać tutaj. Na stogi. O, ale to jest kostek. Dobra, ja sobie to pozbieram. Poza odcinkiem. Nawet mi pierwotrę. Żebyś ty już mi pieniążki zarabiała, moja mała. Moja mała walterka. Nie taka mała, no 300 koni mi to. Jednak nie taka mała, jakby się wydawało. No dobra, i grzej. I teraz jeszcze akcja ma szybko ogarnąć. Dwie przyczepy prawie dało. Prawie dwie przyczepy dało tego rzepaku. No i dobra, ja będę kończył, bo 40 minut odcinka. I jeszcze na koniec odcinka jeszcze podjadę sobie John Deere'em do wyładunku John Deere'a. Muszę tak powiedzieć. No a tą słomę to sobie pozbieram, bo tej słomy pozbierać to jest dosłownie 5 minut roboty. Właśnie myślę sobie nad gospodarką moją.
Czyby nie kupić sobie pola 35 i przenieść tam gospodarkę całą? Nie wiem, muszę pomyśleć nad tym. To jest bardzo ciężki temat, szczerze powiedziawszy. To jest ciężki temat. A poza tym ja na tym, jak to zbudować. A chciałbym na pewno tutaj wysadzić ten teren, żeby tutaj było jedno wielkie pole. A teren na gospę, no to chyba tylko 35 jest takie odludne. Albo tutaj, o, tu po długości sobie zrobić pole. Pole też, ale tutaj po długości sobie zrobić gospodarkę. A tutaj na przykład zrobić sobie miejsce na krowy, jakąś wielką oborę albo coś. Pełno stogów. I to by jakoś szło. Nie wiem, później pomyślę o tym. Ale to już by musiała być ta przebudowa powoli. Znaczy powoli, no. Myślę, że zanim zużyję te wszystkie zapasy tam, czyli słoma, siano, kiszon i kiszonkę. No kiszonkę mam najwięcej, bo tam mam 90 ton i jeszcze w belkach mam pełno. Tam parę kostek stało z kontraktów pobranych. Bo co z kontraktu zostało, no to brałem sobie na krowę od razu w ciągu. Ty, ale... Jak to jest, że jeden zbiornik żyć wysypał majstera, a drugi już żyć nie chciał. Bo ja miałem pustą ściepę, jak przyjechałem. Nie wiem. No tu jeszcze 23 tony, ale to... Tam całego zbiornika raczej nie da! To do mnie spami. A, ten. Dobra, gdzie to zostawić tego ciemnika? Chyba tam przy asfalcie. Tylko niech mój kolega sobie wiedzie. Jakby tutaj nie denerwować kolegi. Stanę za nim po prostu i tyle. Fajnie to wygląda wieczorem, takie kuszenie rzepaku. Może kto wie? Kiedyś nocny zbiór rzepaku? Dobra, miałem kończyć odcinek, ale tu pierdzielał głupotek. Także na razie trzymajcie się cieplutko, cześć, papa.